Mój głos trochę dzisiaj jest niedysponowany, ale mam nadzieję, że będzie w miarę zrozumiałe to, co chciałbym powiedzieć. Kiedy dokonuje się cud rozmnożenia chleba i ryb, czytamy, że każdy otrzymał tyle, ile chciał. Powiedzcie mi szczerze, tak z ręką albo nawet dwoma rękami na sercu, ile razy w ostatnim miesiącu, powiedzmy, była taka sytuacja, że dostaliście tyle, ile chcecie. Pieniędzy na przykład, zdrowia, no już chleba i ryb, powiedzmy, to już mniejsza, ale ile było takich momentów, kiedy dostaliście po prostu w brud, tak, że ohoho, że aż zostało bardzo wiele. No nie za często się to zdarza, prawda? A w ciągu ostatniego miesiąca chyba zero razy. No to jak to jest? To Ewangelia opowiada nam cudne rzeczy, prawda? Że Pan Jezus rozmnaża jedzenie, wszyscy szczęśliwi, zadowoleni, a nasze życie jakby szło zupełnie innym torem. Jakby to były dwa światy. Pismo Święte, pięknie, pięknie, ale wiadomo, nasze życie, no to jest dopiero rzeczywistość. To jest coś, w czym uczestniczymy. I może otrzymujemy słowo, które daje nam Kościół nie po to, żebyśmy dostrzegli te dramatyczne różnice, ten przerażający kontrast, ale odwrotnie, żebyśmy zobaczyli, że i nasze życie, i to, co mówi Słowo, to jest jedna i ta sama rzecz. Może nie jest problem w tym, co daje nam Pan Bóg, że daje nam za mało, ale problem w tym, że za mało uczymy się odkrywać to, co dostajemy. Oczywiście ktoś powie, no nie, ale jak? No ja nie muszę się uczyć, chodzić do szkoły na specjalne jakieś lekcje, żeby się uczyć widzieć to, co ktoś mi daje do ręki, prawda? Jak ktoś mi do ręki położy taki gruby zwój pieniędzy, no to go zauważę prawdopodobnie. Nie, nie. Chodzi o to, że Pan Bóg najczęściej, na co dzień daje w taki sposób, że bez wiary tych darów nie zauważymy. Bez wiary, czyli bez tego punktu wyjścia, że On jest dobry, że jest hojny, ale daje jednak na swój własny sposób. Nie według naszych oczekiwań, ale według własnej hojności, według własnej dobroci. Zobaczmy zatem, jak ta scena rozmnożenia chleba się rozpoczyna. Jezus widzi, że są przy Nim ogromne tłumy. Jeszcze nie mamy podanych liczb, ale już rozumiemy, że tych ludzi musi być naprawdę bardzo, bardzo wiele. I Jezus zwraca się do Filipa. A czemu do Filipa? A nie do na przykład Mateusza? Albo czemu nie do Jana? Albo czemu nie do Judasza na przykład? Ano dlatego, że Filip pochodził z Betsajdy, czyli z miasta, które było w pobliżu miejsca, w którym dzisiejsza scena się rozgrywa. Gdybym ja nie pochodził z Poznania, tylko powiedzmy gdzieś spod Krakowa, i przyjechałbym tutaj i powiedział, słuchajcie, a gdzie na przykład można wieczorem coś dobrego zjeść? No wiecie, taka kolacyjka, niedrogo, ale tak smacznie. No to nie będę pytał kogoś pod Krakowem, gdzie można w okolicy Starołęki coś zjeść, tylko spytam was, no nie? Gdzie tu jest takie miejsce? Więc Jezus pyta Filipa, który jest z tych okolic, gdzie tu można kupić chleba, ale wiesz, tak dużo i najlepiej niedrogo. I Filip odpowiada w taki sposób, jaki być może odpowiada każdy z nas. My zwykle, kiedy pojawia się jakiś problem, zaczynamy liczyć braki. Zaczynamy przyglądać się dziurom. A to w budżecie, a to w zdrowiu i mówimy, o, to nie, no, nie da rady, co ty, kochany. I rzeczywiście, Filip nawet nie tyle odpowiada na pytanie Jezusa, gdzie można kupić w tych okolicach chleb, czy gdzie ludzie pieką, gdzie jest piekarnia, gdzie jest ktoś bogaty, kto być może ma spiżarnię pełną bochenków chleba. On nie mówi gdzie, tylko mówi, to gdzie to nie jest problem, ale my po prostu nie mamy nawet pieniędzy. Mamy 200 denarów. To nie było mało, ale na ten konkretny cel to, Panie Jezu, no nie wystarczy. Więc Filip odpowiada, pokazując palcem na braki, których nie da się pokonać. No, to się nie da zrobić, kropka. I to jest być może jakiś obraz naszego spoglądania na to, co dzieje się na co dzień. No my wiemy, że Pan Bóg istnieje, prawda? No nikt z nas nie jest takim aktywnym ateistą najprawdopodobniej.
no, doświadczyliśmy też nieraz działania Pana Boga, ale kiedy przychodzi kolejny problem, to tak jakby te doświadczenia wcześniejsze odsuwamy na bok i mówimy chwileczkę, chwileczkę, ja się muszę zająć problemem. I kiedy się okazuje, że problemu nie da się rozwiązać, bo jest za mocny, już nie wracamy do tego, co było wcześniej. Już nie odnosimy się do Pana Boga. No tak jak Filip, który mówi, nie ma szans, nic nie poradzimy. Więc to jest, myślę, bardzo mocne zaproszenie do tego, żebyśmy przede wszystkim uczyli się pamiętać to, co otrzymaliśmy już wcześniej. Ile razy Pan Bóg rozwiązywał sytuacje, co do których byliśmy pewni, że już się nic nie da zrobić. Że mamy 5 bochenków, 2 ryby, 200 denarów, a to jest za mało. A jednak On przychodził i w jakiś sposób rozwiązywał ten kłopot. No, prawdopodobnie, gdyby nigdy Pan Bóg nie interweniował w Twoim życiu, to dzisiaj Ciebie by tu nie było. To być może byśmy siedzieli w teatrze, w restauracji, albo gdzieś, no na zewnątrz to pewnie nie, bo z tą pogodą to nie ma co, ale może w domu przed telewizorem. A jednak przychodzimy, ponieważ wiemy, że jest tu ktoś, kto w swoich rękach ma rozwiązanie wszystkich naszych kłopotów. Ale wymaga jednego. Musisz pamiętać, co dla Ciebie zrobiłem. Jeśli nasza pamięć jest za krótka, jeśli nie pamiętamy, to nie uwierzymy, że On po raz kolejny się zaangażuje. Oczywiście nie jest tak, że za każdym razem, kiedy zabraknie nam chleba, dziś pewnie jest to dosyć rzadka rzecz, bo nikt z nas pewnie nie chodzi głodny. Jeszcze pamiętam w dawnych czasach, jak byłem w seminarium, było nas jeszcze ponad 100, to brzmi jakby to było w średniowieczu. Ale rzeczywiście były takie dni, kiedy brakowało chleba. No to młode chłopaki, ponad 100, jakśmy się rzucili na kolację, no to opędzlowaliśmy wszystko w 5 minut i okazało się, że nie wystarczyło, więc najzwyczajniej w świecie szliśmy spać trochę głodni, ale nie pamiętam, żeby ktoś specjalnie rozpaczał, żeby to był powód do jakichś ogromnych dąsów. Myśmy to traktowali jako coś w miarę normalnego. Więc nie jest zawsze tak, że Pan Jezus rozwiąże wszystkie kłopoty według naszych oczekiwań, ale zwróćcie uwagę, co mówi psalm. Jest jedna linijka, która kapitalnie potrafi dodać nam otuchy. Czytamy, śpiewaliśmy przed chwilą, słyszeliśmy, bo Ty karmisz wszystkich we właściwym czasie. Co to jest właściwy czas? No to jest czas, który wyznacza Pan Bóg. Nie jest on wtedy, kiedy go prosimy, nie jest wtedy, kiedy się modlimy, nie jest wtedy, kiedy wymagamy, ani nawet nie jest wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Pan Bóg dopuszcza momenty, kiedy jesteśmy głodni, kiedy jesteśmy bezradni, kiedy jesteśmy smutni. One też są te chwile potrzebne po to, żebyśmy bardziej odkryli Jego działanie, Jego łaskę. Więc potrzeba nam większej ufności budowanej na tym, co już otrzymaliśmy. I wszystko wyglądałoby interesująco, gdyby nie drugie czytanie. Ono jest trochę nie wiadomo o czym w kontekście tej hojności Pana Boga, że daje jedzenie, że angażuje się. Bo czytamy o jakiejś cierpliwości wobec siebie nawzajem, wobec łagodności do drugiego człowieka. No ale co to ma wspólnego? A może tyle, że kiedy Jezus pyta Filipa, gdzie kupimy chleb i on nie wie, potem Andrzej mówi, no to tam mamy tutaj jakiś chłopiec, jest, mamy 5 chlebów, 2 ryby, ale to jest za mało. Być może któryś z apostołów powiedziałby, czekajcie, zaraz, ale kto był odpowiedzialny, żeby wziąć jedzenie na dzisiaj? No kto z was miał przygotować kanapki? No oczywiście, jak zwykle, prawda? To ja swoją rolę wypełniłem, ja kazanie przygotowałem. No a wy co, nawet kanapek nie mogliście zrobić? No ludzie, no to tak nie możemy pracować. I być może od słowa do słowa, kiedy pojawi się brak, nie zwracamy się do Pana Boga, tylko do drugiego człowieka, jako do źródła naszych problemów. Kto się spóźnił? Kto zapomniał? No kto znowu zgubił klucz? No tyle razy prosiłem, odkładaj go w to miejsce, no. I w ten sposób między nami pojawiają się tarcia, które prowadzą do zranień, które z kolei mogą prowadzić do braku ufności między nami. O nic więcej diabeł się nie stara, jak właśnie o to, żeby poróżnić nas brakami. Więc
To jest z kolei zaproszenie do tego, żebyśmy, kiedy pojawiają się te marne pięć chlebów i dwie ryby, za mało, to może zamiast szukać winnych, co jakoś jest w naszej naturze, może na początek, za chwilę zwrócimy się do tych, którzy zawinili, za chwilę powiemy im do słuchu, że to ich wina, ale może w pierwszym kroku spróbujemy powiedzieć: Panie, nie wiemy, co robić. Mamy za mało, jest poważny problem. Proszę Cię o ratunek. Nie wiem, jak to rozwiążesz, bo moim zdaniem to się nie da tego rozwiązać, ale na szczęście to Ty jesteś Bogiem, nie ja, więc proszę Cię, pomóż mi. Jestem przekonany na 100%, bo ja być może tak jak Wy mam ten sam problem, że w pierwszej chwili zwracam się do człowieka, którego chciałbym widzieć winnym. Ale gdyby rzeczywiście na pierwszym miejscu zwrócić się do Pana Jezusa, to może zupełnie nasze życie by inaczej wyglądało. Zresztą, kiedy Filip mówi, nie ma gdzie kupić chleba, nie mamy pieniędzy, Jan, ewangelista, daje nam komentarz, a Jezus wystawił go na próbę. Co by było, gdyby kłopoty, w których się znajdujemy, były próbą, przed którą stawia nas Pan Jezus? On wiedział bowiem, co ma czynić. A może Pan Jezus rzeczywiście wie, co ma robić w Twoim życiu i robi to. Na jakimś etapie my tego nie widzimy. Wygląda to jak klęska. Wygląda to, jakby On o nas zapomniał. Jakby nie chciał słuchać naszej modlitwy. Ale jest zupełnie odwrotnie. On w każdej chwili, w każdym momencie, kiedy jesteś głodny, kiedy nie masz co jeść, kiedy szwankuje zdrowie, nie ma czasu, brakuje pieniędzy, On nie przestaje się Tobą zajmować. Ale być może Jego działanie w Tobie jest na takim etapie, że skutków jeszcze nie widać. No, wielokrotnie Pan Jezus odnosi się do ogrodnictwa czy do rolnictwa, do tych obrazów związanych z ziemią. Ja nie mam pojęcia o uprawie roli, ale na tyle rozumiem, że nie byłby mądry ktoś, kto wrzuciłby ziarno w ziemię i za 3 minuty już odszedł zniechęcony i powiedział, to coś nie działa. No to posiałem, podlałem, jakiś tam nawóz wrzuciłem i co? I minęło 10 minut i nie ma żadnych owoców? No to ja dziękuję bardzo, to idę do sklepu. No, tak to nie działa. Dokładnie w Twoim życiu jest ten sam mechanizm. Potrzebujemy czasu, cierpliwości i pamiętania o tym, co Bóg dla nas zrobił. A kiedy przychodzi bezradność, która dotyka każdego z nas bez wyjątku, to znaczy, że jest to moment, kiedy Jezus zacznie nam zadawać podchwytliwe pytania. Ile masz tych chlebów? Ile masz ryb? Gdzie można kupić to, czego Ci brakuje? Wystarczy Ci pieniędzy? Jeśli w tym momencie zaczniemy oskarżać siebie czy kogokolwiek, możemy się rozminąć z cudem. Ale jeśli w takiej chwili, kiedy te pytania Pana Jezusa w sercu się pojawiają, powiemy, Panie, Ty wiesz, Ty masz rozwiązanie. Ja nie mam pojęcia, ale wiem, że wiele razy się już pomyliłem i wielokrotnie nie odkryłem, nie doceniłem Twojej miłości, Twojej mocy, więc daj mi cierpliwość, abym mógł zobaczyć Twoje działanie, to mamy gwarancję, którą daje nam Słowo, że będziemy widzieć to, co robi dla nas Pan. Niech On obdarzy Was pokojem.